Dzień dobry, Marta z tej strony, Marta Omachel. Chcę Wam podać fajny przepis na odporność. Może go znacie, może jeszcze nie znacie. Jeżeli nie znacie, śmiało możecie spróbować. Dajcie znać, czy Wam się spodobał. A w miesiącu lutym będę tutaj mówiła więcej na temat odporności, ponieważ jest to czas, kiedy mamy dużo chorób, dużo wirusów wokół nas i chcemy cały czas pracować nad naszą odpornością, bo warto wiedzieć o tym, że o odporność dbamy przez cały rok, a nie wtedy, kiedy zachorujemy. Wtedy, kiedy zachorujemy, tak naprawdę jest to, może być czasami za późno, więc dbajmy o tą odporność cały rok. Ale ja dzisiaj z takim niezwykłym przepisem, który powielany był pewnie przez nasze babcie, prababcie, nic nowego i będę dzisiaj mówiła na temat aloesu i posłuchajcie, jaki przepis. Oczywiście dzieciom nie dajemy tego przepisu, jest to przepis dla dorosłych, ok? Przepis dla dorosłych, żeby było po prostu jasne. Więc nasze babcie dawniej, kiedy miały aloesy na parapetach, bardzo często my Polacy wiemy, że przeważnie każdy miał aloes w domu i wiedział, że aloes jest super na ukąszenia, jakieś pogryzienia, na skaleczenia, ale nasze babcie robiły też takie swoje receptury babcine, gdzie również dbały o odporność, może w trochę weselszy sposób bym powiedziała. Więc dzisiaj powiem Wam, jak zrobić nalewkę aloesową, która jest procentową nalewkę aloesową. Taki przepis babciny, więc potrzebujecie litr aloesu. Ja oczywiście zawsze polecam aloes z Forever. To jest najlepszej jakości aloes, jakikolwiek możecie znaleźć na rynku. Mamy nową butelkę w Stanach Zjednoczonych, także nie zdziwcie się, jak wejdziecie na swoje konta, bo warto kupować ze zniżką od producenta prosto. Jak wejdziecie na swoje konto, że butelka jest zmieniona już w Stanach. W Polsce jeszcze nie, ale niedługo będzie. Ale w Stanach już mamy inną, także potrzebujemy litr aloesu. Następnie potrzebujemy najlepiej sprawdzony miód, który jest czysty, bez zanieczyszczeń. Ja też bardzo lubię ten miód, tak naprawdę to jest mój ulubiony miód, jaki używamy w domu przez lata już i dzieci uwielbiają i ja również uwielbiam. Więc pół takiego miodu, cały litr aloesu. Jeszcze jest jedna rzecz. Najważniejsza. Jest to wytrawne czerwone wino. Nie musi być taka firma tego wina, taka butelka, ale po prostu znajdźcie sobie dobre, czerwone, wytrawne wino i będziemy to tak mieszać. Całe wino wlejemy do jakiegoś dzbanka. Następnie cały aloes wlejemy do tego samego dzbanka i do tego wszystkiego jeszcze dolejemy pół tego miodu. I to jest nalewka aloesowa. Zdrowe coś na, bym powiedziała, poprawę humoru, na poprawę dnia. Coś, co możemy sobie pić po 4 dniach, czy niech 4 dni przynajmniej posiedzi to w lodówce. Dobra, i po 4 dniach możecie sobie na przykład rano wypić kieliszek i przed spaniem wypić kieliszek. Także to jest taka naturalna receptura babcina na poprawę odporności. Oczywiście dzieciom tego nie dajemy, ale dzieciom spokojnie możemy dać aloes i miód jak najbardziej i mogą sobie wypić taką recepturę. A z winem mieszanka jest fajnym pomysłem, na przykład jeżeli idziemy gdzieś na urodziny czy na imieniny do kogoś, to można później przelać tą recepturę do butelki, prawda? Zakręcić i dać na przykład komuś jako prezent. Albo możecie kupić sobie na Amazon takie butelki. Butelki są takie korkowane tutaj, także tak się fajnie zamykają, tak lepiej, fajniej wyglądają, to możecie też kupić sobie taką butelkę czystą, całą przeźroczystą, wlać sobie tą recepturę tutaj
i również komuś wręczyć jako po prostu taka domowa receptura babcina na podniesienie odporności. Spróbujcie. Jestem ciekawa, czy znacie już ten przepis, czy pierwszy raz słyszycie o tym przepisie. Dajcie znać w komentarzu. Widzę, że Kasia pisze coś tutaj. Tak, Kasia, mnie widzisz wszędzie. Dokładnie. Także dajcie znać. Napiszcie mi, czy słyszeliście już o tym przepisie, czy nie. Czy może wasze babcie właśnie taką recepturę robiły już dawniej, czy miały taką nalewkę aloesową, a może miały, a wyście nie wiedziały, no nie, kto to wie. Ale to jest fajny przepis, który możecie sobie nadal kontynuować go dla siebie, czy też dla innych osób. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że przepis się przyda. Pa, pa.